piątka zła. A ty? Piątka z historii. Przybij piątkę tygodnikowi podhalańskiemu. Wystarczy dostać w szkole piątkę, szóstkę, słoneczko lub uśmiechniętą buźkę, a później wypełnić kupon wycięty z tygodnika podhalańskiego. Wysłać go do redakcji. To szansa na wygraną. Możesz dostać koszulkę i zaproszenie do McDonalda, a w finale wygrać wycieczkę dla całej twojej klasy. Pamiętaj, ocena na kuponie musi być potwierdzona przez nauczyciela. Wszystkie szczegóły znajdziesz w najnowszym wydaniu tygodnika podhalańskiego. Chochołowskie termy rok po terminie otwarcia ciągle owiane tajemnicą. Marka tatrzańska przyznana. Otwarto muzeum w Poroninie, ani słowa o Leninie. Święto nalewki w Kościelisku. Zaproszenie na debatę. Budowa basenów termalnych w Chochołowie rozpoczęła się w 2012 roku. Powierzchnię akwaparku zaplanowano na 18 tysięcy metrów kwadratowych. Powstanie obiektu miało być szansą dla rozwoju całej gminy. To musi powstać, aby faktycznie w większym stopniu mieszkańcy okolicznych wiosek mogli przyciągnąć tego turystę. Już wtedy inwestorzy nie chcieli zdradzać szczegółów, podobno największej tego typu inwestycji w kraju. Otwarcie basenów zaplanowano na czerwiec 2014 roku. Terminu nie dotrzymano. Już ludzie szykują, powiedzmy, dom pokoje gościnne i w ogóle każdy by się cieszył, no, żeby tylko jak najszybciej to zrobili. No. Liczyliśmy się właśnie z tym, że coś będzie więcej tych ludzi, no ale na ten moment jeszcze czekamy. Przez kilka tygodni jeden z członków zarządu zwodził nas, zmieniając kolejne terminy rozmowy i możliwość obejrzenia już dokonanych prac. Nie wpuszczono nas na teren budowy. Dowiedzieliśmy się, że od niedawna 32% udziałów w przedsięwzięciu ma znany podhalański biznesmen Wiesław Wojas. Sporą część udziałowców stanowią osoby prywatne, w większości mieszkające w Stanach Zjednoczonych. Firma Wojas zainwestowała w te termy w ubiegłym roku, wierząc w to, że to będzie jedna z fajniejszych inwestycji na Podhalu. Będą się tam mieściły różne atrakcje, chociażby fakt, że będzie strefa, gdzie będzie można korzystać bezpośrednio z wody, z odwiertu, bez żadnej chemii. Będzie basen solankowy, będą atrakcje dla dzieci, będzie poza tym bezpośredni styk tego obiektu z rzeką Czarny Dunajec, który latem będzie wykorzystany jako plaża naturalna. Koszt inwestycji ma wynieść 100 milionów złotych. Kolejny termin jej otwarcia wyznaczono na maj 2016 roku. Wojas do końca nie jest jednak przekonany o tym, że termin zostanie dotrzymany, ale jego zdaniem przyczyną nie jest brak pieniędzy. Projekt się dopina, brzydko mówiąc, jeśli chodzi o ten element finansowy. Bardziej obawiam się tutaj tego elementu organizacyjnego firmy, ponieważ firma, spółka Termy Chochołowskie ma zatrudniać ponad 100 osób. Jest kwestia teraz naboru tych ludzi, przeszkolenia, zorganizowania całej firmy. To musi nastąpić w ciągu najbliższych 3-4 miesięcy. Zatrudnienie w akwaparku mają znaleźć przede wszystkim mieszkańcy okolicznych miejscowości. W czwartek po raz ósmy przyznano markę tatrzańską. Znak potwierdza związek produktu z regionem i jego największą jakość. Przyznano go w 5 kategoriach. Są to artykuły spożywcze, twórcy i działacze kultury, baza gastronomiczna, handlowa, usługowa, hotelarska, ważne inicjatywy społeczne, czyli jakieś duże wydarzenia kulturalne, sportowe. Odwiedziliśmy kilku tegorocznych laureatów. Opowiedzieli nam o swoich produktach. Na Polanie Szymkówka powstało niezwykłe osiedle szałasów przeznaczonych dla turystów. Staszek Kalpiel, który właśnie projektował te szałasy, w latach 60. na zlecenie Muzeum Tatrzańskiego zrealizował taki projekt zdokumentowania szałasów XIX-wiecznych w Tatrach. No i to przy pomocy dokumentacji tejże muzealnej z kolei troszeczkę ją
jak to się można powiedzieć tutaj rozpuczając, prawda? Są zrealizowane już te projekty, ponieważ szałasy generalnie były drobniejsze, mniejsze. No. W naszej funkcji muszą spełniać wszystkie funkcje niezbędne do normalności dzisiejszej. Od 2 lat w Białym Dunajcu działa gospodarstwo pasieczne Dolina Tatr. Mamy pszczoły, zajmujemy się pozyskiwaniem różnych produktów, czyli miodu, pyłku, propolisu, wosku pszczelego, ale również mamy sklep pszczelarski i świadczymy takie usługi jak robienie węzy, produkujemy ule, no i mamy cały asortyment dla pszczelarzy. Myślę, że to jakoś rodzinnie po prostu poszło, bo i pradziadek miał pasiekę, i dziadek miał pasiekę, może nie taką dużą jak my w tym momencie, ale tak samo się interesowali pszczołami i od wieków już można powiedzieć, że mieli pszczoły. W domu w Kościelisku od ponad 60 lat wykonuje swoje prace wszechstronny rzemieślnik. Przechodziłem kiedyś tam przy obecnej budowlance i tam były takie w oknach piękne, gliniane, różne jakieś ulepione figurki. Bardzo mi się to podobało, no ale nawet nie zamierzałem, że tam chłopak z Kościelisku będzie do tak ekskluzywnego wnętrza gdzieś tam pójść. Ale tak się poskładało, że ja mieszkałem u dziadków, że kierownik szkoły pod tu z Kościelis, Jan Michalik, zasugerował babci, żebym poszedł do liceum, że coś tam jest w tym kierunku, że mógłbym być w liceum plastycznym. No i akurat trafiłem na ten czas, kiedy jeszcze właśnie Kenar był, Brzozowski, Rząsa, Hasior później Szygleta, także miałem bardzo, bardzo dobrych profesorów i takich mocno inspirujących. Robiło się różne rzeczy, i meble, skrzynie, kredensy. Pan Andrzej od lat zajmuje się również pisaniem ikon. Twierdzi, że zobowiązuje go do tego nazwisko. Kiedy się okazało, że ja nazywam się Ferenczak, a jest to łemkowskie nazwisko. Bo jak byłem na Patrze Łemkowskiej, to tam od razu byłem przyjęty i wszyscy to tam wizytówki trzeba mieć nazwisko i po łemkowsku do mnie mówią. Nie rozumiem. Przecież ty się Ferenczak nazywasz, jak to nie rozumiesz po łemkowsku? To się okazało, że prawdopodobnie muszę kiedyś do Harkabuza pojechać, gdzie mój ojciec się urodził. Ci gdzieś tam mnie wywędrowali właśnie z okolic łemkowskich tutaj na Orawę i tu się osiedlili. W kategorii twórcy, działacze kultury i sportu Markę Tatrzańską otrzymała Zofia Fortecka za całokształt twórczości. Za najlepszą imprezę kulturalną uznano Poroniańskie Lato. W Poroninie otwarto muzeum, które na szczęście w niczym nie przypomina sławnego niegdyś muzeum Włodzimierza Ilicza Lenina. O tej postaci niewiele, aczkolwiek jest jedno zdjęcie, które pokazuje pomnik, który stał dzisiaj w parku, w miejscu kultury. Może to jest właśnie taka przekora z naszej strony, żeby stworzyć inne muzeum, które przyczyni się, że ludzie będą chętniej tu przyjeżdżać. Muzeum powstawało 10 lat. Jego zbiory to w większości pamiątki rodzinne gromadzone przez uczniów szkoły, które świadczą o wydarzeniach historycznych, jakie miały miejsce na terenie Poronina. Pokazujemy sylwetki legionistów poronińskich, twórców kultury, malarzy, rzeźbiarzy, sportowców, ale także jest legionista, a równocześnie Katyńczyk, pan Orawiec, który zginął w Katyniu. Mapel, że ruski język, Katyń, uczyłaś się ruskiego, czy nie? Nie. Ja do dziś chyba ten wiersz, ptiszka letajet, ptiszka igrajet, ptiszka pajot. Gdzież ty ptiszka, gdzież ty paiszka w dalnym kraju, gniazdyszka w wioszczy tam i pajoszczy piesni swoju. Pamiętam tego nie pamiętam. W największej sali nie zabrakło eksponatów regionalnych z oryginalnym oknem wyciętym ze starej góralskiej chałupy. Oddzielna ekspozycja poświęcona jest Józefowi Piłsudskiemu i Legionom Polskim. Ich imię nosi szkoła, w której muzeum się znajduje. Placówka jest czynna w dni, w których szkoła jest otwarta. W wakacje można telefonicznie umówić się na zwiedzanie. Aluś, weź za mi tu kapkę, bo mi ciśnienie spadło. Niskie ciśnienie, Błażołecka, lecy i serce wnet zacyno bić. Aj przy wysokim w gruncie rzecy, to jest mocno się Gorzołecki napić. Pijają ją Parobecki i z Kieliska i z Flasecki. I pijają Talinecki, sprzedawają Fartusecki. Pijają mi panowie, jakie mają kłopot na głowie. Pijają mi gaździny z każdej polskiej dziedziny. Nie tylko pijają, ale nawet wyrabiają. Gaździny z koła gospodyń wiejskich w Kościelisku
postanowiły urządzić konkurs na najlepszą nalewkę. Rozpoczęły go spektaklem o zgubnych, ale jeśli używanych z umiarem, to i zdrowotnych właściwościach domowych trunków. W tym roku jest w tej chwili około 100 osób, dokładnie nie wiem, 98 chyba było czy 9. I są bardzo ciekawe nalewki, bo są na przykład z jarzębiny, z czarnego bzu, z kwiatu mlecza. No nie mówię o takich tradycyjnych jak wiśniówka czy cytrynówka. W jury zasiadali ludzie zajmujący się profesjonalnie produkcją alkoholu, miłośnicy kultury góralskiej, przedstawiciele władzy samorządowej, a nawet dziennikarze lokalnej gazety. Oceniamy klarowność, oceniamy aromat tego płynu, oryginalność składników, czyli z czego jest wykonana. No i na koniec cała harmonia, paleta tych wszystkich właściwości, która zostaje w przełyku. Bardzo trudna praca, ponieważ tych nalewek jest moc. Żeby nie zostać ciśniętym w błoto, członkowie jury posługiwali się pewnym fortelem. Biorę do buzi, trzymam, smakuję, wypluwam, płuczę wodą. Gdzie tu przyjemność? No w jury to nie ma przyjemności. Potem jak będzie degustacja, to będzie przyjemność. Największe uznanie członków jury zdobyła nalewka z czeremchy i nalewka z pigwy. Ale jak się to robi, to jest sztuka się dowiedzieć, to jest tak jak i z grzybami, które rosną, tak i ona nalewka. Każdy ma swój sposób i każda ta nalewka jest inna. A co jest nowoźniejsze, to ten właściciel swoją moc poznał, choćby ją przelał do innej szklanki, bo on wie, czego docinił, co tam dał, o jakiej porze, czy na wietku, czy na nowiu to zrobił. O tym, w jakiej kondycji znajduje się zakopiańska kultura, czy etatyzm przeszkadza w jej rozwoju, kto powinien w kulturze spełniać rolę służebną oraz o tym, czego w kwestii kultury oczekują młodzi ludzie, rozmawiali w czasie debaty zorganizowanej przez telewizję Tygodnika Podhalańskiego w hotelu Belwedere zaproszeni goście. Obszerną relację z debaty można oglądać na stronie internetowej Tygodnika Podhalańskiego.